Pod koniec XIX wieku król Danii Chrystian IX i jego żona królowa Luiza wydali 6 swoich dzieci za członków największych europejskich rodów królewskich. Dlatego Chrystiana zaczęto nazywać teściem Europy. W tym odcinku opowiemy o najstarszym synu Chrystiana, Fryderyku, który został królem Danii, oraz o jego potomkach rządzących w Norwegii, Szwecji, Belgii i Luksemburgu. Królewska rodzina. Dania, rok 1853. Książę Chrystian, księżna Luiza i 4 ich dzieci do tej pory wiedli dość skromne życie w żółtym pałacu. Po skomplikowanych zabiegach niemieckiego księcia Chrystiana właśnie mianowano następcą tronu duńskiego, co oznacza, że jego syn Fryderyk też kiedyś może zostać królem. Zamiast, jak to było w zwyczaju, pobierać nauki w domu pod kierunkiem rodziców, książę Fryderyk zostaje posłany do prywatnej szkoły. Można powiedzieć, że był to nowy sposób myślenia. Dzięki temu król miał lepsze wyobrażenie o tym, jak myślą i żyją przeciętni obywatele kraju. Ale nieśmiały Fryderyk nie czuje się dobrze wśród rówieśników, którzy mu dokuczają. Na początku nie było mu łatwo, ponieważ mówił z dość silnym niemieckim akcentem. Musiał więc również pracować nad językiem. W 1863 roku ojciec Fryderyka został królem Danii. Grecy wybrali na swego monarchę brata Fryderyka Wilhelma, a Aleksandra poślubiła angielskiego następcę tronu. Dziedzic duńskiej korony Fryderyk rozpoczął studia w Oksfordzie, dzięki czemu mógł regularnie odwiedzać Aleksandrę i swojego szwagra Edwarda. Podczas tych wizyt Fryderyk poznał bliżej siostrę Edwarda, Helenę. Ale kiedy dowiedziała się o tym matka Heleny, królowa Wiktoria, natychmiast położyła kres ich znajomości. Wtedy Fryderyk zwrócił uwagę na Szwecję i 16-letnią córkę króla Szwecji, księżniczkę Lovisę. Chrystian IX wysłał telegram do króla Szwecji z wiadomością, że jego syn chciałby im złożyć wizytę. Tydzień później Fryderyk pojechał do Szwecji, a po 4 dniach zaaranżowano małżeństwo. Wysoka, inteligentna Lovisa wydawała się idealną partią. Przyjechała ze Szwecji, przywożąc ze sobą tyle biżuterii, że zajęła ona cały stół bilardowy. Wszyscy wiedzą, jak duży jest stół bilardowy. Sięga stąd dotąd. Cały był pokryty klejnotami. Po ślubie zawartym w 1869 roku nowożeńcy wprowadzili się do pałacu Amalienborg w Kopenhadze. Dostali również w prezencie mały pałac Charlottenlund na letnią rezydencję. I tam nad morzem, z widokiem na Szwecję, spędzali większość czasu. Tam też przyszło na świat kilkoro z ich 8 dzieci. Dzieci otrzymały surowe wychowanie, dużo czasu spędzały na świeżym powietrzu. Każdego ranka przed śniadaniem szły z Amalienborgu do Charlottenlundu, jakieś 16 kilometrów w jedną stronę. Moja babka bardzo tego nie lubiła. Księżna Lovisa miała szczególnie duży wpływ na wychowanie dzieci. Wśród nich są przyszli królowie Danii i Norwegii. Była bardzo surowa wobec swoich dzieci. Biegała za nimi z laską. Ale znalazły sobie dobrą kryjówkę. Ich ojciec miał duże biurko. Chowały się za nim, póki ojciec nie uspokoił ich matki, a swojej żony.
Dzieci nie spożywały posiłków z rodzicami. Do ukończenia 18 lat jadały osobno. Moja babka zawsze dostawała kotlet cielęcy z ziemniakami i szpinakiem. Codziennie 7 dni w tygodniu. Księżna Lovisa, która straciła oboje rodziców, czuła się w Danii bardzo osamotniona. Nie była zbyt urodziwa. A królowa Luiza była czarującą, śliczną, niezwykle elegancką kobietą. Jej trzy córki były czarującymi, ślicznymi, niezwykle eleganckimi panienkami. Właściwie były pięknościami i nagle pojawiła się ta wysoka, niezbyt urodziwa kobieta. Myślę, że było jej bardzo ciężko. Nikt w rodzinie szczególnie za nią nie przepadał. Lovisa szukała pocieszenia w religii. Małżonkowie zaczynają żyć każde swoim własnym życiem. Fryderyk głównie czeka na to, żeby zostać królem, bo jego ojciec dożył sędziwego wieku. Nie sądzę, żeby Christian IX dawał swojemu synowi okazję do wykazania się. Prawdopodobnie kontrolował Fryderyka, który był pod wielkim wpływem ojca. Nawet w dniu 60. urodzin następcy tronu pokazano, gdzie jego miejsce. Pod koniec obiadu chciał podziękować wszystkim, którzy zaszczycili go swoją obecnością na urodzinach. Grzeczny i dobrze wychowany, poprosił ojca, króla, o pozwolenie zabrania głosu. Na co ojciec oświadczył: nie widzę takiej potrzeby. Siadaj. Królewska rodzina. Christian IX umiera w 1906 roku. Jego syn i synowa wstępują na duński tron jako król Fryderyk VIII i królowa Lovisa. Kilka dni po koronacji Fryderyka VIII niespodziewanie umiera jego córka Luiza. Tamten wieczór był bardzo smutny. Wszyscy byli zapłakani i przygnębieni. W chwili śmierci miała zaledwie 31 lat. Ma na zapalenie opon mózgowych i niestety nie było dla niej ratunku. W owym czasie nie znano jeszcze penicyliny. Królewska para ma jeszcze trzy córki, które matka stara się trzymać w ryzach. Kiedy nastała moda na suknie nie sięgające do samej ziemi, królowa Lovisa patrzyła na to krzywym okiem. Jej córki nosiły suknie szyte na miarę. Zanim udały się na przyjęcie, najpierw pokazywały się matce. Ale z chwilą, kiedy powiedziały jej do widzenia, odpruwały ostatnią falbanę, żeby suknia nie sięgała do samej ziemi. Król Fryderyk, w przeciwieństwie do swego ojca, był gorącym zwolennikiem parlamentaryzmu. Był inteligentnym człowiekiem. Naprawdę bardzo dobrze orientował się w życiu politycznym Danii. Fryderyk zawsze chętnie wszystkim pomagał. Pewnego dnia, kiedy był na spacerze, zobaczył małego chłopca próbującego dosięgnąć kołatki, żeby zastukać do drzwi. Widząc, że chłopczyk nie może dosięgnąć kołatki, król go podsadził. Malec złapał kołatkę i zastukał do drzwi, a kiedy król postawił go znów na ziemi, powiedział: a teraz lepiej weźmy nogi za pas, bo kobieta, która tam mieszka, nie będzie zadowolona. Fryderyk VIII chorował na serce. Wracając z kuracji w Nicei, zatrzymał się w hotelu w Hamburgu. Wieczorem, nic nikomu nie mówiąc, wyszedł na miasto. W pewnej chwili król poczuł się źle i nieprzytomny upadł na chodnik. O 10:30 zwłoki króla opatrzone numerem 1653 umieszczono na drewnianym stole w miejskiej kostnicy wśród 8 innych półnagich nieboszczyków. Kiedy dyrektor hotelu odnalazł króla, zażądał wydania jego zwłok. Początkowo dorożkarz odmówił przewiezienia ciała i zgodził się dopiero wtedy, kiedy dyrektor hotelu dał mu złotą monetę.
O 4 nad ranem zwłoki króla położono na hotelowym łóżku. Król nie żyje, niech żyje król. Rozległo się jeszcze tego samego dnia, kiedy najstarszego syna zmarłego króla ogłoszono nowym władcą Danii, Chrystianem X. Kilka dni później odbył się pogrzeb Fryderyka VIII. Z uwagi na niezwykłe okoliczności towarzyszące śmierci ojca, syn zadbał o szczególnie okazałą oprawę tej smutnej uroczystości. Nowy król szedł w kondukcie pogrzebowym ze swoimi synami, Fryderykiem i Kanutem. Za czasów swojego panowania Chrystian X był świadkiem dwóch wojen światowych. Od 1864 roku duża liczba Duńczyków ze Szlezwigu zmuszona była znosić niemieckie panowanie, ale pod koniec I wojny światowej zorganizowano plebiscyt w celu ustalenia granic między Danią i Niemcami. W roku 1920 przyłączono do Danii północną część Szlezwigu. Pewnego lipcowego dnia król Chrystian X na białym koniu przekroczył dawną granicę i wjechał do Szlezwigu, czyli Sudetenland. Moim zdaniem był to dla niego punkt zwrotny i bardzo ważna chwila w życiu wszystkich Duńczyków. Król Chrystian był wysokim, bardzo oficjalnym człowiekiem i nieustępliwym monarchą. Odprężał się jedynie na plaży w królewskiej letniej rezydencji w Skagen na północ Danii. Jego żona, urodzona w Niemczech Aleksandra, bardzo się interesuje sportem. Nie tylko dobrze gra w tenisa i golfa, ale jest również wyśmienitą żeglarką. Ich najstarszy syn, następca tronu Fryderyk, jest znacznie sympatyczniejszy i bardziej bezpośredni od swego oficjalnego ojca. Jest oficerem marynarki i kocha morze. Na lądzie wielką pasją następcy tronu są samochody. Pierwszy samochód dostał, kiedy ukończył 18 lat. I chociaż ma szofera, woli sam prowadzić auto. W 1935 roku 36-letni duński następca tronu poślubił 25-letnią córkę szwedzkiego następcy tronu, księżniczkę Ingrid. Po ślubie, który odbył się w Sztokholmie, nowożeńcy przypłynęli do Danii na pokładzie królewskiego jachtu Danneborg. Pół miliona mieszkańców Kopenhagi wyległo na ulicę, żeby powitać młodą parę. Dziewiątego kwietnia 1940 roku Niemcy dokonały inwazji na Danię. Mój dziadek miał swoje przyzwyczajenia i nic nie mogło wpłynąć na ich zmianę, a już z całą pewnością nie okupacja niemiecka. Więc każdego ranka, jak zwykle, dosiadał konia i udawał się na przejażdżkę po Kopenhadze. Nabrało to w oczach ludzi znaczenia symbolicznego. Podczas jednej z porannych przejażdżek król spadł z konia i ostatnie 2 lata życia spędził przykuty do wózka inwalidzkiego. Kilka dni po rozpoczęciu niemieckiej okupacji Danii żona następcy tronu, księżna Ingrid, wydała na świat ich pierwsze dziecko, córkę Małgorzatę. Ojciec, zapalony filmowiec amator, niestrudzenie filmował swoją pierworodną. W ciągu kilku najbliższych lat urodziły się jeszcze 2 księżniczki. Najpierw Benedykta, a później Anna Maria. W owym czasie nikt nie wiedział, że księżniczka Małgorzata zostanie królową Danii. Naturalnie nie urodziłam się, żeby w przyszłości zostać królową i bardzo dobrze wiedziałam, że nie zasiądę na tronie duńskim. Doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że nie będę królową Danii. Chrystian X zmarł w 1947 roku. Pogrążonego w żałobie następcę tronu Fryderyka obwołano nowym królem Danii.
Przejąłem obowiązki ojca. Fryderyk IX potrafił jednocześnie zachowywać się po królewsku i bardzo bezpośrednio. Był przystępny i umiał rozmawiać ze wszystkimi. Z ludźmi na ulicy, którzy mówili do niego: cześć Fryderyku, kiedy mijał ich samochodem. Król bardzo interesował się pociągami. Kochał pociągi. Zbierał rozkłady jazdy, książki. Zawsze wiedział, kiedy przyjeżdżają i odjeżdżają pociągi. Kiedy więc jesienią 1947 roku królewska para udała się do Anglii na ślub księżniczki Elżbiety, pierwszą część podróży naturalnie odbyła koleją. Król odbył również wiele rejsów królewskim jachtem Danneborg, a kiedy wrócił z długiej wyprawy na Grenlandię, księżniczki czekały na niego na nabrzeżu. Stałyśmy na nabrzeżu, kiedy przypłynął mój ojciec, czym go bardzo zaskoczyłyśmy. Ogromnie chciałyśmy go uściskać i ucałować na powitanie. Był wspaniałym ojcem, bardzo kochającym. Nigdy nie odnosił się do nas szorstko. Nigdy. Uważam, że był taki jak wszyscy ojcowie. Był człowiekiem niezwykle serdecznym i mogłyśmy zawsze na niego liczyć, kiedy go potrzebowałyśmy. W końcu stało się oczywiste, że trzy córki Fryderyka i Ingrid nie będą miały brata, który mógłby wstąpić na tron po ojcu. W wyniku referendum 13-letnia Małgorzata niespodziewanie została nową następczynią tronu zamiast swego stryja, księcia Kanuta. Oczywiście było to dla mnie czymś onieśmielającym. Bardzo mnie krępowało, kiedy ludzie mówili: pewnego dnia zostaniesz królową. Nie lubiłam, kiedy mi o tym przypominano. Czułam się zażenowana, że ludzie tak bardzo się mną interesują. Muzyka klasyczna odgrywała dużą rolę w życiu króla. Dyrygował orkiestrą jak dobry muzyk, a nie jak amator hobbysta. Często widywałyśmy naszego ojca stojącego przed partyturą przy gramofonie, gdzie miał w zwyczaju ćwiczyć. Jako pierwszych władców Fryderyk IX postanowił nie mieszać się do polityki. Rodzina królewska jest teraz raczej idealną rodziną z klasy średniej, wzorem dla innych. W dzieciństwie oczywiście chodziłyśmy do szkoły, a kiedy po południu wracałyśmy do domu, moja matka zawsze kazała podać podwieczorek. Rodzice pilnowali, żebyśmy były w domu w porze podwieczorku. Najmłodsza księżniczka, Anna Maria, w wieku zaledwie 15 lat postanowiła poślubić przyszłego króla Grecji, następcę tronu Konstantyna. Ale król Fryderyk nie pozwolił młodym się pobrać, póki księżniczka nie skończyła 18 lat. Nastąpiło to 30 sierpnia 64 roku i 3 tygodnie później w Atenach odbył się uroczysty ślub. Pan młody, podobnie jak oblubienica i oboje jego rodziców, są potomkami teścia Europy. Konstantyn szybko zaprzyjaźnił się ze swoim teściem. Był człowiekiem bardzo serdecznym. Bardzo łatwo było się z nim zaprzyjaźnić i bardzo lubił, kiedy mu się płatało figle. Miałem w zwyczaju stale to robić, więc między nami panowały doskonałe stosunki. Małgorzata jako następna wzięła ślub. Studiując ekonomię w Londynie, poznała francuskiego hrabiego Henri de Montpezata, dyplomatę zatrudnionego w ambasadzie Francji. W ten sposób następczyni tronu zerwała z tradycją, zgodnie z którą przyszły władca musiał sobie znaleźć małżonka wśród osób z królewskich lub książęcych rodów. Benedykta wyszła za mąż ostatnia. Jej ślub odbył się w 1968 roku, kiedy to została małżonką niemieckiego księcia Ryszarda Berleburskiego. W odstępie 13 miesięcy Małgorzata urodziła dwóch synów, Joachima i Fryderyka. Przez kilka lat król Fryderyk mógł cieszyć się wnukami, zanim zmarł w 1972 roku. Władcą Danii, jednej z najstarszych monarchii na świecie, jest obecnie królowa Małgorzata II.
Królowa i książę Henryk mieszkają w pałacu Amalienborg, gdzie kiedyś mieszkał pradziadek królowej Chrystian IX. A wiosną i jesienią lubią spędzać czas na zamku Fredensborg. Również tam wydawane są oficjalne obiady dla przywódców państw. Królowa Małgorzata jest uzdolniona artystycznie. Między innymi projektuje kostiumy do spektakli telewizyjnych, teatralnych i baletowych. Ślicznie rysuje, koloruje, maluje. Tworzy prawdziwe dzieła sztuki. W ten sposób również się odpręża. Może się zajmować sztuką, kiedy nie pochłaniają jej obowiązki oficjalne. Kiedy jest artystką, może całkowicie zapomnieć o funkcjach reprezentacyjnych. Dziś najmłodsza siostra królowej żyje na wygnaniu w Anglii ze swoim mężem Konstantynem, byłym królem Grecji. A księżna Benedykta od dnia swego ślubu z księciem Ryszardem mieszka w Berlenburgu w Niemczech. Najstarszy syn królowej Małgorzaty, następca tronu Fryderyk, przechodzi kolejne etapy trudnego szkolenia wojskowego jako płetwonurek w królewskiej marynarce Danii. Ukończył studia uniwersyteckie i jest kapitanem Królewskich Sił Powietrznych Danii. W roku 2000 następca tronu ukończył liczącą 3000 km długości podróż przez Grenlandię. Podczas 4-miesięcznej wyprawy korzystano z psich zaprzęgów. Kiedy pewnego dnia następca tronu przejmie obowiązki swojej matki, będzie rządził jako król Fryderyk X. Młodszy brat Fryderyka, książę Joachim, jest absolwentem uczelni rolniczej. Uprawia teraz ziemię wokół zamku Schackenborg, gdzie mieszka z księżną Aleksandrą i dziećmi. Królewska rodzina. Wróćmy do roku 1892. Teść Europy i jego potomkowie jak zwykle wspólnie spędzają lato na zamku Fredensborg. Wśród wnuków są książę Karol Duński i księżniczka Maud z Anglii. Właśnie tamtego lata między wysokim oficerem marynarki i drobniutką, wysportowaną księżniczką zrodziło się uczucie. 4 lata później w Anglii odbył się ich ślub. Wzięli ślub w pałacu Buckingham. W kaplicy pałacu Buckingham w obecności królowej Wiktorii. Królowa Wiktoria, babka księżniczki Maud, zaakceptowała małżeństwo wnuczki. Nowożeńcy zamieszkali w Kopenhadze, całkowicie nieświadomi tego, co ich czeka w przyszłości. W 1814 roku po klęsce Napoleona, zgodnie z warunkami pokoju kilońskiego, Dania musiała oddać Szwecji Norwegię. Do 1905 roku Norwegia zjednoczona była ze Szwecją Unią Personalną. Pod koniec XIX wieku w Norwegii zrodził się silny ruch na rzecz odzyskania przez kraj pełnej niezależności. W 1905 roku Norwegowie zadecydowali, że nie chcą dłużej mieć wspólnego króla ze Szwecją. Norwegia wypowiedziała Unię Personalną, a jako kandydata na tron wybrano tego, kto zyskał poparcie wszystkich wielkich monarchów, między innymi Edwarda VII. Tym kandydatem okazał się jego własny zięć, duński książę Karol. Rząd Norwegii zwrócił się z pytaniem do króla Chrystiana, czy zgadza się, żeby książę Karol został królem Norwegii. Ale mój dziadek poprosił o trochę czasu do namysłu. Potem powiedział tak, ale pod jednym warunkiem. Norwegowie sami muszą zadecydować, czy chcą mnie za króla, czy nie. W referendum większość opowiedziała się za księciem Karolem i syn duńskiego następcy tronu, księcia Fryderyka, został nowym królem Norwegii. 2 dni później królewska para opuściła swoje mieszkanie w Kopenhadze i popłynęła do stolicy Norwegii, Chrystiani, późniejszego Oslo. Zabrali ze sobą 2-letniego syna, który jeszcze dzień wcześniej nosił imię Aleksandra.
Jednak ojciec zadecydował, że obydwaj powinni przyjąć nowe, norweskie imiona. Mój dziadek przybrał imię Hakon, a mojemu ojcu dał na imię Olaf. To dwa stare imiona królewskie, jeszcze z czasów wikingów. Przypłynęli statkiem. W Oslofjord przesiedli się na statek norweski i pewnego śnieżnego, zimnego, listopadowego dnia w 1905 roku wysiedli na ląd. Hakonowi, Mont i małemu Olafowi zgotowano wspaniałe powitanie. Wprowadzili się do Pałacu Królewskiego w centrum Oslo. Pałac w Oslo jest duży, ale kiedy Szwedzi go opuszczali, zabrali ze sobą większość mebli. Niewiele ich zostało, kiedy się wprowadziła norweska rodzina królewska. Norwegowie znów, po raz pierwszy od 500 lat, mieli własnego króla. Latem następnego roku w katedrze Trondheim odbyła się uroczysta koronacja króla Hakona i królowej Maud. Na letnią rezydencję dostali Bygdu Kongsgård. Chyba w 1906 roku musieli tam spędzić zimę, bo w pałacu trwał remont. Zdaje się, że jedną zimę spędzili w Bygdu Kongsgård i bardzo tam wymarzli. Z całą pewnością nie był on przystosowany do mieszkania w zimie. Król Hakon przyjmował swoich ministrów w butach narciarskich. Tak było zimno. Olaf dorastał jako jedynak, miał swojego guwernera. Ale matka również często go uczyła, szczególnie takich przedmiotów jak rysunek. Lata dzieciństwa małego Olafa były samotne. Kiedy podrósł, zaczął jeździć na nartach. Zyskał przyjaciół, zaczął też chodzić do zwykłej szkoły, gdzie miał kolegów. Z czasem przestała mu dokuczać samotność. Dużo mi opowiadał o narciarstwie. Bardzo lubił jeździć na nartach. Również skakał w Holmenkollen. Miał w zwyczaju wspinać się na jeden z tamtejszych szczytów, a potem z niego zjeżdżał razem ze swoimi przyjaciółmi. Następca tronu Olaf bardzo interesował się żeglarstwem. Kiedy miał 20 kilka lat, w Holandii odbywały się Igrzyska Olimpijskie. W Norwegii zorganizowano zawody kwalifikacyjne, by wyłonić załogę, która będzie reprezentowała kraj. Zawody wygrał książę Olaf. Ale potem pomyślał, że może jest trochę za młody, żeby samemu pojechać na olimpiadę. Uznał, że konstruktor jest lepszym sternikiem od niego. Więc konstruktor został kapitanem, a on załogantem. Płynąc należącym do następcy tronu jachtem Norma, zdobyli dla Norwegii złoty medal. Ale Olaf wrócił nie tylko ze złotym medalem. Moi rodzice zaręczyli się podczas Igrzysk Olimpijskich w 1928 roku. Udało im się to ukryć przed dziennikarzami. Dopiero jakiś czas później sami ogłosili zaręczyny. Wybranką Olafa była szwedzka księżniczka Marta, prawnuczka teścia Europy. Czyli tak jak przedtem jego ojciec, Olaf poślubił własną kuzynkę. Najpierw przyszły na świat dwie córki, a w 1937 roku królowa Marta urodziła syna Haralda. Wojska niemieckie zaatakowały Norwegię 9 kwietnia 1940 roku, tego samego dnia co Danię. Pośpiesznie się spakowaliśmy, opuściliśmy nasz dom i bardzo szybko pojechaliśmy do miasta. W Oslo wsiedliśmy do pociągu. Ponieważ zdołano zatopić krążownik wpływający do fiordu,
To na tyle opóźniło pochód Niemców, że udało się nam, a także członkom rządu i parlamentu, przynajmniej niektórym, wyjechać z Oslo. Niemcy rozpoczęli jego okupację. Początkowo król i następca tronu schronili się na północy Norwegii, ale dwa miesiące później uciekli z kraju i byli zmuszeni kolejnych 5 lat spędzić za granicą. Mój dziadek i ojciec wyjechali do Anglii i przez 5 lat mieszkali w Londynie. Ja z matką i siostrami wyjechaliśmy do Ameryki i zamieszkaliśmy pod Waszyngtonem. Król Hakon wrócił do Norwegii w 1945 roku, entuzjastycznie witany w odświętnie udekorowanej stolicy. Król Hakon zmarł w 1957 roku w wieku 85 lat. Na norweskim tronie zasiadł król Olaf V. W chwili objęcia władzy nowy król już od wielu lat był wdowcem. Nikt się specjalnie nie przejął, że obie jego córki poślubiły ludzi niskiego urodzenia. Ale rozległy się głośne wyrazy sprzeciwu, kiedy następca tronu ogłosił, że zamierza poślubić Sonię Haraldsen, córkę norweskiego przedsiębiorcy. Musieli czekać 9 lat, nim król w końcu wyraził zgodę na ich małżeństwo. Po uroczystościach ślubnych młoda para wróciła do pałacu odkrytym samochodem. To było coś niezwykłego. Jak ludzie wiwatowali na całej trasie naszego przejazdu, do samego pałacu, aż trudno było w to uwierzyć. Nowożeńcy udali się w podróż poślubną, a goście weselni zostali na noc. Więc następnego ranka nikt się nas nie spodziewał, kiedy weszliśmy do jadalni na śniadanie. Goście o niczym nie wiedzieli. Było bardzo zabawnie, kiedy z plecakami wyszliśmy głównymi drzwiami i udaliśmy się w górę. Księżna Sonia najpierw urodziła córkę, Martę Luizę, a potem syna, Hakona Magnusa. Moi rodzice chcieli, żebym i ja, i moja siostra odebrali w miarę normalne wychowanie. Chodziliśmy do zwykłych szkół w Oslo i do przedszkola w Asker, gdzie dorastaliśmy. Następca tronu Harald jest zapalonym żeglarzem i wielokrotnie reprezentował Norwegię na Igrzyskach Olimpijskich. W 1987 roku on i jego załoga zostali mistrzami świata, płynąc na jednotonowym jachcie Fram. Król Olaf zmarł w 1991 roku i jego syn wstąpił na tron jako Harald V. Razem z Sonią zostali koronowani w katedrze w Trondheim. To znaczy, że ich syn, Hakon Magnus, jest teraz następcą tronu. Książę kocha zmagania sportowe. Zaczęło się od narciarstwa, potem zajmowałem się spływami kajakowymi, górskimi szlakami i paralotniarstwem. Uważam, że zawsze dobrze robić rzeczy, które stanowią wyzwania, bo dzięki temu uczę się, jak radzić sobie w nowych dla siebie sytuacjach, które mogą początkowo budzić lęk. Ale potem człowiek sobie uświadamia, że może zapanować nad sytuacją, a pomaga mu to również w innych dziedzinach życia. Jak przedtem jego ojciec, następca tronu Hakon Magnus zakochał się w dziewczynie spoza arystokracji, Mette Marit. Mette Marit samotnie wychowuje synka i znowu w Norwegii doszły do głosu emocje. Jednak następca tronu nie miał żadnych wątpliwości i młodzi pobrali się w katedrze w Oslo latem 2001 roku. Jako następca tronu Hakon Magnus dużą część swego życia spędzi czekając na dzień, kiedy sam zostanie królem. Przygotowuje się do roli władcy, ale jednocześnie zajmuje się tym, co mnie interesuje. Nie tylko przygotowuje się do tego, co nastąpi kiedyś. Moja żona i ja już reprezentujemy Norwegię w kraju i za granicą.
Znowu wracamy do Danii, do roku 1896, gdzie królowa Luiza jest pochłonięta swataniem wnuków. Wśród dzieci najstarszego syna Luizy i Christiana, Fryderyka, są przyszły król Danii, przyszły król Norwegii, a jego córka Ingeborg wyjdzie za księcia Karola Szwedzkiego. Miał ponad 2 metry wzrostu i był bardzo przystojny. Dlatego myślę, że mojej babce, księżniczce Ingeborg, nie było trudno się w nim zakochać. O zaręczynach kuzynów, księżniczki Ingeborg i księcia Karola niespodziewanie poinformowano podczas obiadu. Christian IX, jej dziadek, stuknął w kieliszek i powiedział: z największą radością ogłaszam zaręczyny mojej wnuczki Ingeborg i księcia Karola Szwedzkiego. Jego pierwszą reakcją było: dopiero jutro mieliśmy to ogłosić. Moja babka aż za nie mówiła, bo o niczym nie wiedziała. Kiedy księżniczka Ingeborg była dzieckiem, jej ojciec nalegał, żeby ona i jej rodzeństwo codziennie odbywali wielokilometrowe spacery. Więc kiedy wyszła za mąż i wyjechała do Szwecji, już nigdy nie spacerowała. Powiedziała: nie będę spacerowała po ogrodzie. Dosyć się naspacerowałam, kiedy byłam młodą dziewczyną. Teraz jestem w Szwecji i będę robiła to, na co mam ochotę. Wiele lat później książę Karol poważnie się rozchorował. Mój dziadek był bardzo chory, miał zapalenie płuc. Złożył mu wizytę jego brat Oskar i oświadczył: mój drogi Karolu, przyszedłem się z tobą pożegnać, bo umrzesz na zapalenie płuc, więc już nigdy więcej się nie zobaczymy, a po śmierci się nie spotkamy, bo wiem, dokąd sam trafię. Do nieba. Ale nie wiem, dokąd ty pójdziesz. Dlatego jestem pewien, że nie spotkamy się po śmierci. To tak rozwścieczyło mojego dziadka, że 2 dni później wyzdrowiał. W okresie od 1919 do 1929 roku 3 córki księcia Karola i księżnej Ingeborg dobrze wyszły za mąż. Księżniczka Małgorzata poślubiła duńskiego księcia Aksela, który tak jak i ona jest teścia Europy. Księżniczka Marta wyszła za mąż za swojego kuzyna, następcę tronu Olafa Norweskiego, również potomka teścia Europy. A księżniczka Astrid została żoną belgijskiego następcy tronu Leopolda i w ten sposób potomkowie rodu trafili na nowe dwory królewskie. Ale los nie szczędził im tragedii. Królewska rodzina. Po ślubie w Szwecji w 1926 roku następca tronu Leopold pośpiesznie wrócił do Belgii, żeby móc powitać swoją żonę, która miała przypłynąć statkiem. Kiedy zeszła na ląd, ubrana na biało, wybiegł jej na spotkanie. Chyba wtedy po raz pierwszy wszyscy zobaczyli, jak młoda para obejmuje się publicznie. Podbiegli do siebie. Belgowie od razu ją pokochali. Zarówno nowożeńcy, jak król Albert i królowa Elżbieta byli zapalonymi alpinistami, ale w lutym 1934 roku doszło do tragedii. To była wielka tragedia. Mój dziadek, Albert I, udał się na wspinaczkę w góry. Skała uderzyła go w głowę i zginął na miejscu. Niespodziewanie Leopold i Astrid zostali ukoronowani na króla i królową Belgii. Nowi władcy mieli 3 dzieci. Baldwina, Alberta i Józefinę Charlotte. Lubili spędzać lata ze swoimi dziadkami w Szwecji.
Rok później belgijską rodzinę królewską znów dotknęła tragedia, kiedy król Leopold i królowa Astrid byli na wakacjach. Jechali przez Szwajcarię. Za kierownicą siedział król, kiedy doszło do wypadku. Mój ojciec stracił panowanie nad kierownicą. Matkę wyrzuciło z otwartego samochodu. Uderzyła głową w jedyne drzewo, które rosło w dolinie. A mój ojciec miał tylko złamaną rękę i kilka zadrapań. Gdyby upadła na trawę, nic by jej się nie stało, podobnie jak mojemu ojcu. Ale uważam, że przeznaczenie odgrywa ważną rolę w naszym życiu, w życiu nas wszystkich. Po zaledwie kilku latach bycia królową, Astrid zginęła w wieku 29 lat. Jej najstarsza córka, Józefina Charlotta, miała dopiero 7 lat. Kiedy doszło do wypadku, dzieci były z damą dworu królowej Astrid. Powiedziała: wasza matka się przeziębiła i nie wróci jutro. Będzie musiała trochę dłużej zostać w Szwajcarii. A ja powiedziałam: nie, pani Dubois, wiem, że ona nie żyje. Wzięła mnie w ramiona, pocałowała, objęła i powiedziała: tak, masz rację. Mieli wypadek i twoja matka zginęła. Zawsze mi mówiono, że mam przeczucia i nadal je mam. Tuż przed swoją śmiercią królowa Astrid napisała list do matki. W liście pisała o Józefinie Charlotcie, na którą wołano Jo. Mała Jo znalazła siwy włos na mojej głowie i powiedziała mi: mamo, wkrótce umrzesz. Moja biedna babka, księżna Ingeborg, dostała ten list już po śmierci mojej matki. To był dla niej okropny wstrząs. Kiedy wybuchła II wojna światowa, król Leopold objął naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi. Jednak po kilku tygodniach walk i wbrew woli rządu podpisał kapitulację. Niemcy go uwięzili i do 1944 roku internowali na zamku Laeken pod Brukselą. Potem jego i dzieci wywieziono do Niemiec jako jeńców wojennych. Był drut kolczasty, a pilno SS-mani z psami. Tuż przed końcem wojny położenie rodziny stało się tragiczne. Nie mieliśmy co jeść. Chodziliśmy do ogrodu i zrywaliśmy mlecze, żeby się nimi żywić. Ojciec bardzo się bał, że gestapo nas rozstrzela. Ale 7 maja 1945 roku żołnierze amerykańscy wyswobodzili rodzinę królewską. Dostaliśmy rację od Amerykanów i to było coś wspaniałego. Nigdy w życiu nie jadłam masła orzechowego, a dostałam całą jego puszkę i wszystko sama zjadłam. Potem bardzo się pochorowałam. Króla Leopolda potępiono za to, że tak szybko podpisał kapitulację podczas II wojny światowej. Jeszcze bardziej stał się niepopularny, kiedy ponownie się ożenił, tym razem z kobietą nisko urodzoną. Króla Leopolda zmuszono do abdykacji na rzecz jego 20-letniego syna, księcia Baldwina. 9 lat później Belgowie doczekali się też królowej, kiedy Baldwin poślubił urodzoną w Hiszpanii Fabiolę. Ślub był bardzo uroczysty, ale królewska para nie doczekała się dzieci. I kiedy król Baldwin zmarł w 1993 roku, na tron wstąpił jego brat, obecny król Albert II i jego urodzona we Włoszech żona Paola. Król Albert i królowa Paola utrzymują bardzo bliskie stosunki ze swoimi dziećmi i wnukami, które spędzają z nimi dużo czasu. Ich syn, książę Filip, pewnego dnia zastąpi swojego ojca na belgijskim tronie. Liczni potomkowie teścia Europy zjechali się w grudniu 1999 roku na ślub Filipa z jego urodzoną w Belgii narzeczoną Matyldą. Ciągłość sukcesji jest zapewniona, bo już postanowiono, że córka Filipa i Matyldy, Elżbieta, pewnego dnia zostanie królową Belgii.
będzie pierwszą monarchinią w historii państwa. W 1952 roku wielki książę Luksemburga, Jan, oświadczył się belgijskiej księżniczce Józefinie Charlocie. Księżniczka powiedziała tak, a potem musiała powiedzieć o tym ojcu. Usiadłam mu na kolanach, objęłam go i powiedziałam: tato, zaręczyłam się. A on spytał: z kim? Odparłam: z wielkim księciem Luksemburga, Janem. Odetchnął z ulgą. W następnym roku młodzi się pobrali i dzięki temu potomkowie teścia Europy weszli do rodziny władającej jedynym wielkim księstwem Europy, malutkim Luksemburgiem. Dotychczasowi władcy Luksemburga abdykowali w 1964 roku. Ich jedyny syn, Jan, został wielkim księciem, a Józefina Charlotta mogła nosić tytuł wielkiej księżnej. Książęca para zasiadała na luksemburskim tronie przez 36 lat. Ale na przełomie tysiącleci wielki książę postanowił abdykować i przekazać tron swojemu synowi Henrykowi. Wielki książę Henryk pojął za żonę urodzoną na Kubie kobietę niskiego rodu Marię Terezę Mestre. Mają 5 dzieci, więc nie ma obaw o ciągłość sukcesji. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company. Tekst Bogumiła Nawrot. Czytał Marek Lenek.